moim przypadku to był czysty przypadek, ale nic nie dzieje się przypadkiem. Mojej mamy kolega jest architektem i pewnego razu spotkaliśmy się razem na obiedzie i zadał mi pytanie, a co byś, Karolina, chciała robić w życiu? Właściwie to nie wiem, co bym chciała robić w życiu. A może byś została architektem? A może w sumie czemu nie? I podsunął mi pomysł, żeby chodzić na naukę rysunku i aksonometrii i sprawdzić, czy to mi się spodoba. I mi się spodobało. W moim przypadku to tak wypłynęło w trakcie szkoły plastycznej. Ja chodziłam do liceum plastycznego w Częstochowie. To było gimnazjum plus liceum, także 6 lat bitej nauki zawodu. I w trakcie tych 6 lat stwierdziłam, że ASP i taka typowa sztuka nie jest do końca dla mnie, jednak jestem umysłem bardziej technicznym. No i jako połączenie takiej kreatywności i nauk technicznych wybrałam architekturę. Oczywiście chodziłam jeszcze na rysunek, bo sam rysunek artystyczny nie wystarczy, żeby się dostać na politechnikę, na architekturę, a generalnie studia spełniły moje oczekiwania w tym względzie. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z tej uczelni. Ogólnie jedna ze szkół, do której próbowałam się dostać, nie doceniła mojego rysunku sztalugowego. Nie zdałam egzaminu i zrobiłam rekonesans o innych uczelniach. Ale że jestem z Elbląga, to chciałam być bardzo blisko domu i wszystkich znajomych. I większość znajomych jeździła do Trójmiasta na uczelnię. Więc szukałam tutaj w okolicach. I dowiedziałam się, że jest wielu profesorów i wykładowców z tej uczelni, którzy wykładają tutaj. Więc w ogóle się nie zastanawiałam, tylko z akceptacją mojej mamy powiedziałyśmy, dobrze, tak, przystępuj tutaj do egzaminu i spróbuj być tutaj. Ogólnie studia na tej uczelni, no nawet nie mam takich słów, co by powiedzieć, jak fajnie tutaj było. Między innymi dlatego, że nasza grupa była bardzo mała, nasz rok liczył bardzo mało osób i wszystkie zajęcia, na których byliśmy, to właściwie byliśmy bardzo indywidualnie traktowani i było super podejście wykładowców do każdego z osobna. W moim przypadku to ja już zaczęłam swoją karierę zawodową, czyli pracę zawodową w trakcie studiów na 4. i na 5. roku. Pracowałam, miałam właściwie taki staż, praktyki w Biurze Projektów Służby Zdrowia w Krakowie i projektowaliśmy wyłącznie obiekty medyczne. Tam zrozumiałam, że obiekty medyczne to jest to, co chcę projektować już później w przyszłości, bo to były grube tematy, bardzo interesujące, bardzo dużo w ogóle można się było nauczyć. Bardzo dużo się tam zresztą nauczyłam dzięki mojej ówczesnej szefowej, pozdrawiam, szefową, naprawdę świetna sprawa. Później pracowałam tam około 2-3 lat, myślę jakoś tak. Następnie przeprowadziłam się do Warszawy i pracowałam przez kolejne 2 lata również w takim biurze, gdzie robiliśmy też służbę zdrowia, ale bardziej to były obiekty opiekuńcze, tam takie zakłady opiekuńczo-lecznicze. Potem zrezygnowałam z tej pracy i znalazłam pracę w firmie, która projektuje głównie hotele i tam zresztą poznałam Karolinę, tak, w tej firmie. Między innymi potem to była moja pierwsza praca, gdzie ja przyszłam do tego biura i projektowaliśmy hotele, centra handlowe. Przemysłówkę też. Tak. Sklepy, tam dużo było takich centrów handlowych. No ogólnie tam wrzucali człowieka na głęboką wodę, także zarówno mnie, jak i Karolinę robiliśmy naprawdę duże tematy samodzielnie. To było naprawdę, naprawdę super, dużo się można było nauczyć. Ja trafiłam pod skrzydła jednego takiego bardzo fajnego kolegę, mogę powiedzieć, Marcin, bardzo serdecznie cię pozdrawiam, który bardzo dużo mnie nauczył. I wiele mu zawdzięczam, że tak daleko między innymi jestem, bo on wyciskał ze mnie wszystkie poty, żebym dobrze pracowała. Tak, tam to było takie biuro pracowite, można powiedzieć. To bardzo, bardzo fajnie tam było. Ja później przeszłam na urlop macierzyński i stwierdziłam, że czuję się już na tyle pewnie, żeby założyć własną działalność. Założyłam działalność i zaczęłam od małych tematów typu domy jednorodzinne i takie małe gabinety lekarskie, bo szłam cały czas w stronę tej służby zdrowia jednak. Gdzieś tam to miałam w głowie. Potem po jakimś czasie Karolina do mnie dołączyła.
Ja, jak Kamila odeszła na macierzyński, ja pracowałam jeszcze trochę czasu, ale już niedługo. Troszeczkę mnie wypaliło tam ta praca i postanowiłam iść z duchem, żeby zrobić sobie uprawnienia architektoniczne na rok na budowę. Trafiłam na budowę w Pruszkowie na mieszkaniówkę, pracowałam tam rok. No i budowa na jakimś etapie się skończyła. Musiałam iść krok dalej, trochę zaczerpnąć wiedzy na temat menadżerowania w projektach, czyli zarządzania projektami, więc poszłam do firmy, której się właśnie zarządzało projektami. Niestety wtedy, zaraz chwilę później, po trzech miesiącach, zaczął się COVID. I było cięcie etatów. I ja jako nowa szybko zostałam wydelegowana, że pierwsza muszę odejść, no bo będzie problem. No i wtedy z pomocą przyszła mi Kamila, bo ja się załamałam, bo sobie myślałam, że jest COVID, to ja nigdy w życiu, znaczy ja teraz na pewno nie znajdę pracy, tak? Będzie problem, żeby znaleźć pracę. No i Kamila, weź mi pomóż, co my mamy zrobić? Tak, to był jeszcze taki moment, że w sumie coraz więcej było tematów. No a ja byłam jedna, potrzebowałam kogoś do pomocy i ta Karolina akurat, że tak powiem, była na podoręciu, bo właśnie rozmawiałyśmy i to wyszło, że ona straciła pracę. Mówię, no to przyjdź, będziesz mi pomagać. Będziesz, no i tak, a oprócz tego zrobisz w końcu uprawnienia. Tak. Ja już miałam uprawnienia jakiś czas, Karolina już miała wszystkie praktyki, więc wystarczyło tylko to sfinalizować w tym momencie. Więc ja przychodziłam od rana do wieczora do Kamili. Kamila była z malutkim dzieckiem, trzaskałyśmy małe projekciki, oprócz tego Kamila non-stop mnie uczyła, kazała mi robić testy i non-stop wszystkie rozporządzenia. No, zdałaś za pierwszym razem. Oczywiście, zdałam za pierwszym razem. I potem, jak już zaczęłyśmy mieć coraz więcej tych tematów, już nie chciałyśmy robić domków. Małych tematów, tak. Natrafił nam się duży temat dla jednej z firm warszawskich, gdzie zrobiliśmy im rearanżację biura. Od tamtego momentu stwierdziliśmy, że to robimy jest czas, duże tematy, żeby robić duże tematy i wchodzimy w spółkę. Bo tak będzie, bo już się bardzo dobrze dogadywałyśmy. Bo obie miałyśmy też swoje działalności. W sumie prowadzenie firmy, gdzie obie osoby mają działalności, to było tak skomplikowane, że stwierdziłyśmy, że prościej założyć spółkę. I tak założyłyśmy spółkę w 2021 roku. I do teraz jest. Tak, jeszcze w międzyczasie podłapałyśmy kontakt ze szpitalem i współpracujemy ze szpitalem na Wołoskiej. W Warszawie. Tak. Bycie architektem to jest samo same jedno wyzwanie. To jest jedno wielkie wyzwanie, naprawdę. Wyzwaniem jest w ogóle samo projektowanie i jakby ogarnięcie całej ilości wiedzy, jaką trzeba mieć, żeby zaprojektować dany obiekt, wiedzy technicznej, wiedzy prawnej, wiedzy takiej funkcjonalnej, jak coś powinno działać, ale również takiej zmysłu estetycznego, kreatywności. Znaczy ogólnie same wyzwania projektowe to jest jakby jedno. Tak, ale wyzwania administracyjne. Tak, czyli posiadając własną firmę trzeba pamiętać o wielu administracyjnych rzeczach, tak? Formalnych. O formalnych, zatrudnieniu pracownika, jeżeli to jest potrzebny, o znalezieniu tematów, żeby firma pozyskiwała fundusze. Żeby ciągłość też była właśnie tych tematów. No i ogólnie funkcjonując w obecnym systemie prawnym w Polsce, też nie jest łatwo być projektantem. Zrozumieć całe prawo, które jest tworzone nie przez architektów. Często jest absurdalne po prostu. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Bycie architektem to nie jest usiąście tylko przed komputerem i poklikanie sobie. To jest naprawdę bardzo złożona procedura. Tak, trzeba mieć dużo wiedzy, różnorakiej, szerokiej. Ja mogę jeden taki mam styl, to nie jest nasz jako w firmie, ale w poprzedniej firmie jak robiłam. To jest dworzec w Lublinie. Niedawno został otwarty i dostał bardzo dużo nagród. Pozdrawiam nasze to całe biuro, ale ogólnie każdy temat, każdy projekt to jest bardzo duże wyzwanie i bardzo ciężko jest powiedzieć, co jest najlepsze. Tak, który jest no bo ulubiony. Każdy jest inny, tak? Który jest ulubiony. Ja na przykład bardzo lubię tematy ze służby zdrowia. Mhm. To jest w jakimś sensie pomaganie ludziom, tak? Bo ja pomagam ludziom przy projektowaniu, żeby robić im nowe oddziały, ale oprócz tego pomagam też personelowi, który musi mieć dobre warunki do pracy. Tak, personel zresztą bardzo często podkreśla,
jak ważna jest ta architektura w procesie leczenia. Więc dla nas, przez to, że sami lekarze tak mówią, no jest to bardzo ważne, żeby po prostu też spełnić oczekiwania naszych użytkowników. Wydaje mi się, że takimi ulubionymi moimi tematami też są obiekty takie przemysłowe, głównie oczyszczalni ścieków. Może to brzmi śmiesznie, ale są to obiekty technologiczne, można naprawdę się tam wyżyć czasami, jeśli chodzi o elewację tych tematów. Nie są łatwe, ale no właśnie, po prostu... Właśnie chciałam powiedzieć, że oba te oczyszczalnie ścieków i obiekty medyczne nie są łatwe i są bardzo techniczne. Tak, ale często właśnie można sobie postawić takie wyzwanie, żeby nawet z budynku przemysłowego móc stworzyć jakąś fajną architekturę. Mnie to chyba takie wycieczki architektoniczne, bo często sobie organizujemy takie wyjazdy po różnych szpitalach nowych i różnych nowych oddziałach. I użytkownicy chętnie odprowadzają nas, pokazują, opowiadają, jak dany oddział powinien funkcjonować, albo na przykład co w danym obiekcie udało się zrealizować, a czego nie i jakie są wady i zalety danego rozwiązania. I to jest fajne, po prostu to pozwala nam później przy projektowaniu nowych tematów uwzględnić te uwagi, już dostosować do tego, jak ci użytkownicy chcą, żeby to funkcjonowało. No to jest inspirujące, człowiek widzi nowe rzeczy i widzi, o super, u nas też trzeba tak zrobić, nie? Żeby było tak fajnie, nowocześnie. Tak, takie wyjazdy właśnie. My jesteśmy dwie zupełnie inne osoby. Jesteśmy bardzo przeciwne i ja na przykład, dla mnie bardzo ważną rzeczą są spotkania z ludźmi. Spotkania biznesowe, na których w czasie rozmowy z konkretną osobą czerpię od takiej osoby inspirację, nawet przez powiedziane jedno słowo. Wystarczy jedno słowo, które da mi inspirację do jakiegoś pomysłu na projekt. Ale te biznesowe spotkania, kontakt z ludźmi, to jest dla mnie jak ryba w wodzie. Moim zdaniem to jest właśnie to środowisko prawne, w jakim funkcjonujemy. Często no, po prostu stoi w sprzeczności z chęcią zaprojektowania czegoś w sposób prawidłowy. Po prostu zapisy czasami są sprzeczne ze sobą, zdarzają się po prostu takie rozporządzenia, zwłaszcza przy takich specyficznych projektach jak laboratoria, czy właśnie służba zdrowia. Ilość komplikacji i zawiłość prawna jest na takim poziomie, że człowiek zamiast myśleć twórczo, myśli o tym, żeby po prostu zrobić wszystko zgodnie z przepisami, i nie zapomnieć o żadnym szczególe, prawda? Więc to jest moim zdaniem duże wyzwanie. Wyzwanie w ogóle jest, żeby zostać architektem, bo to jest bardzo ciężka praca. To nic nie przychodzi samo. Naprawdę trzeba bardzo dużo poświęcić, żeby... Tak, poza tym to jest zawód interdyscyplinarny. Musimy mieć szeroką wiedzę, a może nawet nie tyle wiedzę, bo nikt nie ma wiedzy z każdego tematu, ale taką chęć poznania i chęć rozmowy z ludźmi, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o danym obiekcie, który projektujemy. No po prostu bez tego, bez spotkań z ludźmi, rozmów tak, zadawania pytań, często nie jesteśmy w stanie zaprojektować dobrego obiektu, jakikolwiek by on nie był. Po prostu każdy użytkownik ma swoje potrzeby. Więc trzeba po prostu zebrać wszystkie informacje, potem jeszcze zebrać wszystkie informacje w zakresie przepisów i jeszcze wykrzesać z siebie kreatywność, żeby coś żeby stworzyć. Żeby ładnie to wyszło. Więc tak. Łatwo nie jest generalnie. Tak. Ja bym chciała, żeby teraz większość studentów, uczniów miała dużą wiedzę techniczną. Oj tak. Bardzo ważna jest wiedza techniczna. Ja wiem, że wszyscy lubią kolorki, piękne wnętrza, ale wiedza techniczna jest bardzo, bardzo ważna. I tak jak Kamila powiedziała, te wszystkie rozporządzenia. No, wydaje tak, mi się, że jest za mało nacisku kładony na to, żeby... Student już wychodził z wiedzą taką, no choćby z wiedzą w zakresie warunków technicznych. Albo prawa budowlanego, tak. Warunki techniczne najważniejsze, tak. Ale... Po prostu no, na tym się bazuje, chcemy czy nie, tak w takim środowisku funkcjonujemy i student, który wychodzi z uczelni, jakby na tym będzie się opierać, to będzie dla niego podstawa i to przede wszystkim musi spełnić, niestety,
w tym kraju, dlatego po prostu no, tego powinno się również uczyć na uczelni. I nigdy się nie poddawać. No. To jest moja rada. Nigdy się nie poddawać. Architektura to jest bardzo ciężka praca. Tak. Naprawdę, trzeba bardzo dużo poświęcić, żeby być architektem. Trzeba mieć samozaparcie. I wiecznie się uczyć. Cały czas się uczyć. I co istotne, choćby wczorajsza nasza rozmowa z Karoliną odnośnie brania udziału w różnych przetargach, że ludzie biorą udział w 200 przetargach, a wygrywają powiedzmy 10 przetargów. 10. I funkcjonują w ten sposób, ponieważ jakby nie można się poddawać. Wiemy, że żeby wygrać, tak samo w konkursie architektonicznym, trzeba brać udział, trzeba próbować, trzeba składać oferty, nie tak, bać się. Trzeba być bardzo zapalonym, żeby nie tak. poddawać się nie naprawdę. Poddawać, nie zniechęcać się jakimiś niepowodzeniami. Tak. Każdemu się zdarzają niepowodzenia. Prawda? Każdemu, w każdej dyscyplinie, w każdym zawodzie jest jakieś niepowodzenie. A jest to zawód wysokiego ryzyka czasami. No wiadomo, jest to zawód zaufania publicznego. I no tak jest po prostu, po to są ubezpieczenia przecież. Ale potem jak fajnie jest się pochwalić, że się zrobiło coś swojego. I... No trzeba mieć odwagę też, żeby działać po prostu w tym zawodzie i robić wszystko po prostu jak najlepiej można, jak najlepiej się da. Ja w tąż uczelnię bardzo dobrze wspominam, wręcz rewelacyjnie. Do tej pory cały czas, choć minęło już 11 lat, najfajniejszą rzeczą tutaj, wydaje mi się, było mała liczba studentów na roku. Więc przez to ta nauka była tak trochę indywidualna z każdym wykładowcą. Poświęcali nam bardzo dużo czasu i myślę, że jak na innych uczelniach, na takich dużych, to wykładowcy nie mieli szans po prostu, żeby indywidualnie porozmawiać z każdym osobno, wytłumaczyć, jaki jest problem. To jest najfajniejsze. A jeszcze była taka rodzinna atmosfera z tymi wykładowcami, można było sobie tak troszeczkę bardziej na luzie porozmawiać przy biurku. Mieliśmy też organizowane takie wyjazdy architektoniczne. Ja pamiętam na swoich studiach miałam przynajmniej dwa takie, między innymi z panem doktorem Pęczkiem, do Berlina, gdzie przygotowywaliśmy sobie najpierw materiał, co chcemy zobaczyć, co pozwiedzać i jak zapoznawać się z całą architekturą Berlina. To bardzo pomagało w poszerzaniu naszej wiedzy, tak? To było dla nas super też, że możemy sobie wyjechać na jakąś wycieczkę. No i obejrzeć architekturę współczesną. Tak. Dziękujemy.